Cześć moi drodzy, ja jestem Zuza i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. A dziś przychodzę do Was z filmem, w którym pokażę Wam wszystkie najlepsze książki, które przeczytałam w 2020. Przed chwilą nagrywałam 5 największych rozczarowań 2020. Teraz przychodzę do Was z najlepszymi książkami, które przeczytałam w minionym roku. A jeżeli chcecie zobaczyć, jakie książki były dla mnie największymi rozczarowaniami, to zapraszam do filmiku. Powinna Wam się tu wyświetlać teraz karta. Ogólnie mam tutaj 10 pozycji i 2 wyróżnienia, chociaż jest trylogia, którą podpiłam jako jedną książkę, więc tak jakbym każdą książkę musiała liczyć osobno, to byłoby tych książek 12. I być może tych pozycji znalazłoby się nawet więcej, dlatego że ja zaczęłam sobie notować przeczytane książki dopiero od kwietnia ubiegłego roku, więc nie pamiętam po prostu, jakie książki czytałam przez pierwsze 3 miesiące 2020. Jeszcze tylko napomknę, że tutaj nie ma przyznawanych miejsc. Ja nie potrafię po prostu wybrać, która z nich jest najlepsza. Wszystkie na równi w pewien sposób zajęły po prostu moje serce i umysł i zakochałam się w nich, więc po prostu bez przyznawania miejsc pokażę najlepsze książki, które przeczytałam. Zacznę od czegoś, co znają prawie wszyscy i co wielu po prostu, tak jak ja, lubi, a tak właściwie to ja kocham, czyli Igrzyska Śmierci Suzan Collins. Ta trylogia ma tak wielu fanów, że no, nie jest pewnie dla wielu z Was zaskoczeniem, że kolejna osoba się zakochała w Igrzyskach Śmierci. Natomiast dla mnie to było dużym zaskoczeniem, bo ja przez większość życia myślałam, że takie rzeczy jak właśnie Igrzyska Śmierci, Gra o Tron, co tam jeszcze jest? Coś ze smokami, ale to chyba Gra o Tron. No właśnie, Hobbit, o! Ja takich rzeczy nie znam, ani nie oglądałam, ani nie czytałam i po prostu... Zawsze podchodziłam do tego, że to nie dla mnie. Natomiast skusiłam się na Igrzyska Śmierci i się zakochałam. Co prawda na razie przeczytałam tylko pierwszy tom, natomiast planuję dokończyć tą trylogię w tym roku, więc mam nadzieję, że mi się uda i że będę równie zachwycona pozostałymi tomami, bo w tym to ja się naprawdę zakochałam. Ale nie będę Wam opowiadać, o czym jest, bo no, to raczej taki zarys fabuły, a przynajmniej główny koncept wszyscy znają. Kolejna książka to po prostu jedna z moich książek życia, czyli Promyczek Kim Holden. To w ogóle widzicie tą ilość znaczników, to już coś świadczy. Tych znaczników jest naprawdę, naprawdę ogrom i moich zachwytów też jest naprawdę ogrom. Pomimo tego, że ja bym mogła znaleźć w tej historii jakieś wady, jakieś minusy, to ja po prostu nie chcę się ich doszukiwać, bo dla mnie ta historia jest wspaniała i może nie idealna, ale jest po prostu tak cudowna, że moim sercem zawładnęła całkowicie. Główna bohaterka jest po prostu chyba moją ukochaną bohaterką ever. Ma swoje wady, ma swoje zalety, a jest tak pozytywną osobą, że po prostu, no, kocham ją. Więc ja po prostu nad tą książką i nad tą główną bohaterką już wiele zachwytów wylałam. Natomiast jest naprawdę o czym mówić i jeżeli ktoś jeszcze nie czytał jakimś cudem, bo ja mam wrażenie, że to już wszyscy znają i też wszyscy czytali, to po prostu sięgnijcie, bo ta historia jest genialna. Ta książka jest po prostu tak piękna w swojej, można powiedzieć, prostocie, bo nie ma tu żadnych wymyślnych akcji. Jest po prostu ukazane życie w swoim pięknie i w swoim cierpieniu i myślę, że to mnie przede wszystkim chwyciło za serce. Ja po prostu, jeżeli mam opowiedzieć fabułę, to ja nie potrafię, bo dla mnie ta książka jest właśnie o pięknie i o smutku i życia i po prostu i tyle. Jest o życiu. Nie potrafię nic więcej powiedzieć na temat tej fabuły. O rany, no po prostu braknie słów na to, jak ta historia jest genialna. I myślę, że w wielu przypadkach po prostu mi zabraknie słów, bo dla mnie te książki, które Wam pokazuję, są po prostu... genialne. Kolejna historia również skradła moje serce, natomiast jest najcieńszą pozycją w tym zestawieniu i jest to Ukochane równanie profesora i oko Ogawy. Ta książka też już jest przez wielu chwalona i ja się nie dziwię, bo jest po prostu wspaniała. To, co ta autorka robi, to jest po prostu wow, to jest szok, bo jak można w tak cieniutkim dziele zawrzeć coś tak pięknego i tyle po prostu... tak inspirujących cytatów. To jest po prostu Mały Książę i Oskar i Pani Róża. Też są mniej więcej takiej objętości i też tak schwytają za serce. Ta książka już dawno, dawno swoją premierę oryginalną miała, bo w 2003 to jest autorka japońska i też wtedy chyba w Japonii miała premierę. Natomiast u nas w Polsce została wydana już
chciałam powiedzieć rok temu, natomiast 2 lata temu, w 2019, i jest genialna. Po prostu jest wspaniała. Ja myślałam, że mi się aż tak nie spodoba, bo tu jest dużo matematyki i ja, no tak, matmę lubię wtedy, gdy ją ogarniam, że tak powiem. A tu no, mamy głównego bohatera, który jest profesorem matematyki, więc te działania czasem były bardziej skomplikowane. Natomiast to, w jaki sposób ta matematyka jest tutaj ukazana, to jest po prostu szok. Ja nie wiem, jak za pomocą powieści i za pomocą jednego bohatera można sprawić, że człowieka ciągnie do matmy. Naprawdę, ta książka sprawi, że polubicie się z matematyką. Po prostu w to, w jaki sposób ona jest tutaj ukazana, właśnie ten przedmiot nauka ścisła, to jest niesamowite, bo jest ukazana jako coś pięknego i równocześnie bardzo prostego. Ja po prostu byłam pod wrażeniem, z jaką czułością i miłością podchodzi właśnie główny bohater do tej nauki i po prostu z jaką łatwością mu przychodziły te wszystkie liczby, nawet na maksa skomplikowane i działania. Naprawdę, no, nie dziwię się, że ludzie wokół darzyli go pod tym względem ogromnym szacunkiem. Natomiast wszystkie tutaj te trzy postaci, które poznajemy, są w pewien sposób wzruszające, chwytające za serce. I nie tylko właśnie profesor, czyli główny bohater, ale też jego gosposia, tudzież jej syn pierwiastek. Tutaj mamy historię, która właśnie opowiada o wcześniej już przeze mnie wspomnianym profesorze, gosposi, która jest jego gosposią i pierwiastkiem, który jest tak pieszczotliwie nazywany właśnie przez profesora. Pierwiastek to jest jedyny syn właśnie owej gosposi, której imienia nigdy nie poznajemy. Ale to nie wszystko, ponieważ główny bohater, czyli właśnie tytułowy profesor, cierpi na demencję na wskutek wypadku samochodowego. Co 80 minut resetuje mu się pamięć i pamięta tylko wtedy rzeczy sprzed wypadku, a wszystko dalej już nie. Dlatego całe jego ubranie jest pokryte karteczkami, na których zapisuje sobie notatki, by móc funkcjonować. Jest to tak wzruszające i w sumie bardzo oryginalne moim zdaniem, bo ja się nie spotkałam właśnie nigdy z podobną chociażby historią. Jest ona naprawdę oryginalna i naprawdę piękna. I myślę, że nawet jeżeli nie lubicie matematyki, to warto spróbować, bo no sami zobaczcie, to jest cieniutkie, więc nie wiem, co więcej powiedzieć, niż to, że po prostu jest genialna, wspaniała, cudowna i Wam ją ogromnie polecam. Ale tak będę mówić o każdej tutaj z książek, które Wam pokazuję, więc no, myślę, że dziś będzie dużo powtórzeń i dużo zachwytów. Następna książka to książka, która jeszcze się nie doczekała mojej takiej oficjalnej opinii, to znaczy w momencie wstawienia tego filmiku już chyba będzie, bo planuję wstawić recenzję na Instagramie w formie posta, więc zapraszam. Natomiast zastanawiam się też, czy nie nagrać osobnego filmu właśnie poświęconego tylko tej historii, bo jest absolutnie wspaniała. To jest książka ostatnio przeze mnie przeczytana, to jest książka, którą skończyłam jako ostatnią w 2020, czyli Kształt serca Dolores Redono. Ta historia jest genialna. Ja się w życiu nie spodziewałam, że aż tak spodoba mi się trailer. Naprawdę, co tu się dzieje? Ta historia jest cegiełką, jest naprawdę olbrzymia, natomiast warto. Każda minuta spędzona na czytaniu tej książki będzie dla Was przyjemnością i sprawi, że nie będziecie chcieli się od niej w ogóle odrywać. Ja tak miałam, natomiast stopniowałam sobie tą historię. Czytałam ją naprawdę długo, bo ponad miesiąc, ale było warto. Przez cały czas po prostu rozkoszowałam się tym i tą lekturą i po prostu to była wspaniała lektura, naprawdę tak cudowna książka. Momentami dla mnie była po prostu zestraszna, bo ja jestem wrażliwcem i to nie w kontekście straszna, że źle napisana, natomiast straszna, że wywoływała strach i po prostu przyznam się szczerze, że kilka nocy miałam nieprzespanych przez tą pozycję ze względu na to, że bałam się po prostu zasnąć. I zasypiałam w momencie, w którym mój organizm już po prostu nie wytrzymywał. Natomiast ta pozycja, no, nie potrafię wyrazić słowami, jak ona jest genialna. Naprawdę, to co tutaj robi autorka, szok i po prostu jeszcze raz szok. Szok do kwadratu po prostu. To jest genialne. A o czym jest? Już Wam mówię. Naszą główną bohaterką tutaj jest 25-letnia inspektorka z Hiszpanii, którą poznajemy w momencie, w którym jest w Stanach Zjednoczonych na warsztatach FBI. Prowadzący owe warsztaty szybko dostrzega w niej talent i postanawia włączyć ją do zespołu śledczego tropiącego seryjnego mordercę.
O dziwo, nie jest to taki, można powiedzieć, stereotypowy czy pierwszy lepszy seryjny morderca, dlatego że ten zabija tylko w momencie klęsk żywiołowych, takich jak huragany czy tornada. A Maya, czyli główna bohaterka, zostaje włączona do zespołu śledczego tropiącego tego mordercę, który jest nazywany kompozytorem. I wraz z zespołem badawczym wybiera się do Nowego Orleanu w przeddzień strasznego huraganu. Co ciekawe, ten huragan, który mamy opisany w powieści i w którym właśnie dzieje się część akcji, wydarzył się naprawdę w Nowym Orleanie w 2005 roku, był nazwany Katrina i słuchajcie, to jest dodatkowy plus tej historii, że mamy tutaj wykreowaną nową historię, bardzo ciekawą historię na tle realnych wydarzeń. Moim zdaniem jest to też bardzo pouczające i ja się bardzo cieszę, że przeczytałam tą historię, bo nie dość, że mną wstrząsnęła, nie dość, że była naprawdę przyjemnością podczas czytania, chociaż no, dużo mi strachu napędziła, to po prostu jest genialna i ja ten geniusz dostrzegam. To dodatkowo ja się czegoś dowiedziałam, bo ja nie miałam pojęcia, że taki huragan był, natomiast dowiedziałam się dość sporo i też autorka, właśnie czytałam podziękowania, autorka była w tym miejscu, była w Nowym Orleanie, rozmawiała z policją, rozmawiała z mieszkańcami i naprawdę od funkcjonariuszy FBI czy tudzież przewodników, od wszystkich po prostu ważnych ludzi zbierała informacje na temat właśnie tego, jak to przebiegało, tego miejsca i po prostu szacun, naprawdę szacun za to po prostu podejście do historii, bo no po prostu wielu osobom by się po prostu nie chciało i by wyczytali teraz w internecie, wiadomo jakie mamy możliwości, a autorka pojechała i po prostu ja podziwiam, bo autorka też jest z Hiszpanii. Dodatkowo poza tym głównym wątkiem tropienia mordercy pojawiają się też inne, na przykład, że tak ujmę, przebłyski z dzieciństwa głównej bohaterki. Wszystkie czyta się z takim po prostu z niecierpliwieniem, co dalej i wciąga, totalnie wciąga, także uważajcie. Także słuchajcie, po prostu to jest genialne, każda strona wciąga, więc ja Wam gorąco polecam tę pozycję, o niej jeszcze będę mówić na moim kanale, w między innymi grudniowym w wrap-upie i być może powstanie właśnie oddzielny film na temat tej historii. Bardzo bym chciała, bo jest o czym mówić i jest co wychwalać. Następna pozycja to również moja wielka miłość, czyli Fałszywy pocałunek Mary i Pearson, czyli tom pierwszy Kronik ocalałych. Fałszywy pocałunek to książka, którą już też niejednokrotnie wychwalałam. Moje serce podbija ta historia zupełnie. Mamy tutaj historię księżniczki, która w dniu swojego ślubu ucieka wraz ze służącą z pałacu i osiedla się w dalekiej wiosce. Natomiast nie mamy tutaj zamkowego, bajkowego klimatu, dlatego że no, większość tej akcji dzieje się jednak na wiosce, taka stricte początek tylko w zamku. Natomiast też główna bohaterka nie jest taką typową rozpieszczoną księżniczką. Nie, właśnie charakter tej bohaterki jest tak wspaniały. To jest dziewczyna, która nie boi się wyzwań, nie boi się ciężkiej roboty i ma w sobie wiele pokory i szacunku do innych ludzi, więc no, nie jest to taki stereotypowy obraz księżniczki. Na dodatek kolejnym plusem tej historii jest fakt, że za właśnie ową główną bohaterką podążają dwaj mężczyźni. Jeden z nich to zabójca, który ma właśnie za zadanie ją zabić, a drugi to jej niedoszły małżonek, więc jest naprawdę ciekawie, a na dodatek jest taka kratka, że czytelnik nie wie, który jest którym. Więc naprawdę podczas tej historii nie tylko wciągacie się w fabułę, ale też próbujecie cały czas rozwikłać tą zagadkę, który jest księciem, a który jest mordercą. Mi się to nie udało. Ja byłam przekonana, że wiem, a się okazało, że się myliłam. Ale myślę, że to dodatkowy plus dla mnie, że miałam takie potem zaskoczenie, gdy już się to pod koniec wydało. Ja jestem totalnie oczarowana tą historią. Myślę, że też to jest coś takiego nietypowego tak totalnie, bo no ja się z czymś takim nie spotkałam, a jest napisane naprawdę dobrze, wykreowane postacie są naprawdę dobre i fabuła też naprawdę wciągająca, także polecam Wam tą małą cegiełkę, bo to też ma ponad 500 stron, więc no nie jest to nic cienkiego, natomiast warto. Kolejna książka, właściwie nie książka, a trylogia to Dwory Sary J. Maas. Ja akurat mam tutaj Dwór Cierni i Róż, by Wam zaprezentować.
Jest to trylogia, którą czytałam w wakacje, na początku mojego właśnie kanału i ja jestem w niej zupełnie zakochana. Całą trylogię właśnie oceniłam na 5 na 5 gwiazdek, po prostu kocham. Ja jestem fanką Pięknej i Bestii. W momencie, w którym czytałam właśnie Dwór Cierni i Róż, nie wiedziałam, że jest to retelling Pięknej i Bestii i właśnie tak mówiłam Czarkowi, tudzież mojej siostrze, że widzę tutaj jakąś inspirację. Natomiast faktycznie jest to inspiracja. W ogóle w momencie, w którym czytam i nie wiedziałam, że to jest retelling, ja nie wyczułam tego. Nie wyczułam tego, że to jest retelling. Widać tą inspirację, natomiast no, jest to coś inspirowanego, ale zupełnie, zupełnie innego. Szczególnie dwa pozostałe tomy. Mamy właśnie tutaj podobny klimat do Pięknej i Bestii, dlatego że jest zwykła dziewczyna, która zostaje w pewien sposób uwięziona w zamku z straszną bestią. Natomiast ta straszna bestia jest tak naprawdę swego rodzaju magiczną istotą, bo jest to człowiek, który się potrafi przemienić w bestię i też jest właśnie element klątwy. Ale powiem Wam szczerze, że tą inspirację Piękną i Bestią widać tylko w pierwszym tomie. Dwa pozostałe to już zupełnie inna historia, zresztą to też. Też nie mam tutaj co się za bardzo rozgadywać o fabule, dlatego że po prostu mi się wydaje, że im mniej się wie, tym po prostu większe wywoła wrażenie. Także ja Wam gorąco polecam całą serię, nie potrafię wybrać najlepszego tomu. Natomiast myślę, że wszystkie trzymają poziom. Pozostańmy może jeszcze trochę w klimacie Pięknej i Bestii, dlatego że kolejna książka, którą chcę Wam przedstawić, to również jej tej właśnie retelling, czyli Eckhart's So Dark and Lonely Bridget Kemmerer. Tą pozycję muszę jeszcze kupić, dlatego że ja ją czytałam w formie e-booka i będę chciała jeszcze do niej wracać, dlatego też zakupię sobie w wersji papierowej. Powiem Wam szczerze, że tutaj akurat widać, że jest to retelling, natomiast to jest wspaniała historia. Ja jestem absolutnie zakochana w tej historii i pomimo tego, że widać właśnie to, że no to jest tak przerobiona, można powiedzieć, Piękna i Bestia, to ta książka jest dla mnie po prostu no, takim idealnym retellingiem. Naprawdę, dla mnie ta historia mogłaby figurować jako definicja perfekcyjnego retellingu. Nie będę się też rozgadywać o fabule, dlatego że no, Piękną i Bestię wszyscy znamy. Tutaj też mamy właśnie ten motyw, że dziewczyna zwykła w zamku z księciem, ale tutaj jest też coś zupełnie innego niż w Dworach, więc pomimo tego, że bazują na tej samej historii obie książki, to jednak no, coś zupełnie innego i obie są genialne. Także jeżeli lubicie tą baśń klasyczną, to polecam Wam obie książki, zarówno Dwory, jak i Eckhart's So Dark and Lonely. A w styczniu w styczniu zostaje wydana kolejna część, bo właśnie Eckhart's So Dark and Lonely to też będzie trylogia. Za granicą już są chyba wszystkie tomy, w styczniu będziemy mieli wydany drugi. Natomiast premiera trzeciego jeszcze nie jest zapowiedziana, ale mam nadzieję, że będzie jak najszybciej, bo ja po prostu nie mogę się doczekać. Tak jestem zakochana w tej historii, że chcę już wiedzieć, co będzie dalej. Pozostańmy może przy autorce Eckhart's So Dark and Lonely, czyli Bridget Kemmerer. I tutaj mam kolejną książkę właśnie tej autorki. Ja się z tą autorką zapoznałam w tym roku i się zakochałam w jej twórczości. Mamy tutaj Listy do Utraconej, czyli już też historia, nad którą wylałam po prostu morze zachwytów. Jest to historia, która skupia się na żałobie i na ciężkich problemach, które często dotykają niestety nastolatków. Jest styl pisania w ogóle tej autorki mnie zachwyca, natomiast sama historia też jest naprawdę genialna i nie jest to coś, nie jest to młodzieżówka, która jest bardzo radosna i po prostu nic się z niej nie wyniesie, bo tutaj można naprawdę tyle morałów wynieść i tyle po prostu bardzo cennych myśli, że niezwykle po prostu jest to cenne doświadczenie. I jak już mówiłam Wam wielokrotnie, ja Wam ją ogromnie, ogromnie polecam. Kolejna pozycja, nie mam akurat jej też fizycznie, natomiast planuję też mieć. I jest to Kołysanka z Auschwitz, czyli historia prawdziwej kobiety, frau Heleny Hanemann, która poszła dobrowolnie do Auschwitz, by nie opuszczać swojego męża i dzieci. I tam, ze względu na to, że była pochodzenia niemieckiego i była Niemką, została, można powiedzieć, taką prowadzącą, główno prowadzącą przedszkola dla dzieci, które właśnie było w Auschwitz. Jest to o tyle wstrząsające i mną naprawdę wstrząsnęło, no bo jest to prawdziwa historia i jest to tak niezwykle pouczające.
historia. W ogóle o tej kobiecie mam wrażenie, że się mówi zupełnie za mało, a to błąd, bo o tej kobiecie powinno być głośniej. I ja po prostu nie mogę powiedzieć nic poza tym, że ta książka jest po prostu chyba jedną z najcenniejszych, jakie w życiu przeczytałam, dlatego że jest to prawdziwa historia i po prostu ogromnie podziwiam tą kobietę. Ja aż ściszam głos, zawsze zauważyłam, że w momencie, w którym opowiadam na cięższe tematy, to mi się tak powolutku głos ścisza. Nie mam pojęcia, dlaczego tak robię. O tej książce mówi się o tyle ciężko, że po prostu z tyłu głowy cały czas jest jednak ta myśl, że to jest prawdziwa historia. Ta kobieta żyła naprawdę, naprawdę poszła dobrowolnie do obozu śmierci. To jest przerażające, po prostu przerażające, ale jednocześnie budzące ogrom podziwu. Ja po prostu jestem pod wrażeniem, pod ogromnym wrażeniem odwagi, jaką miała w sobie ta kobieta. I to w ogóle ciężko porównywać do jakiejkolwiek książki, którą Wam tu pokazałam bądź pokażę, bo to jest historia prawdziwa. Też ze względu na to, wiecie, ciężko tak porównać książki, które opowiadają fikcyjne historie, do historii, która była bardzo mrożąca krew w żyłach i no jednak wydarzyła się naprawdę. Uważam, że tą książkę powinien przeczytać każdy na takim etapie życia, na którym po prostu będzie w stanie, bo wiadomo, to też bardzo zależy od człowieka. Niektórzy mogą być na to zbyt wrażliwi, natomiast nie zmienia to faktu, że no to też nie jest bardzo obszerna historia, a po prostu bardzo ważna. I mam nadzieję, że też sięgniecie po tą historię, bo warto, naprawdę warto znać tą historię i chciałabym, by więcej osób słyszało o tej kobiecie. I ostatnia historia, moim zdaniem równie ważna, to Raczej szczęśliwy niż nie Adama Silvery. W ogóle nie wiem, czy Wam kiedyś pokazywałam, natomiast pokażę Wam może tak z bliska. Tutaj są farbowane właśnie brzegi i rozdziały tak są poplamione fioletową farbą. Mamy tutaj historię nastoletniego homoseksualisty, który odkrywa swoją seksualność i który ze względu na to, jaki jest i kim jest, musi się zmagać z ogromem problemów. Natomiast coś, co tutaj jest równie ważne, to fakt, że prześladowanie ze względu na jego seksualność nie jest jego jedynym problemem. A ponoć właśnie w tego typu książkach jest to bardzo często spotykane, że po prostu to jest jedyny problem głównych bohaterów, że są prześladowani z powodu swojej seksualności. A jak wiemy, w prawdziwym życiu problemów jest od liku. Myślę, że ta historia też jest cennym doświadczeniem i wielu nastolatkom na pewno się spodoba. I to były wszystkie najlepsze książki przeczytane przeze mnie w minionym roku. Pokażę Wam jeszcze dwa wyróżnienia i będziemy kończyć ten film. Pierwsze wyróżnienie to Gdyby ocean nosił Twoje imię, Teherech Mafi. Ja w momencie, w którym czytałam tę książkę, myślałam, że trafi ona do ulubieńców, natomiast po tych kilku miesiącach od przeczytania ja do niej nie wracam tak często myślami i po prostu no nie żywię już tak wielu uczuć względem niej, jak zaraz po przeczytaniu. Te emocje jednak opadły, natomiast nie zmienia to faktu, że jest to książka warta polecenia i bardzo dobra. I drugie wyróżnienie to I nie było już nikogo Agaty Christie, czyli kryminał, który no również bardzo mi się spodobał w momencie czytania i nadal bardzo go lubię. Natomiast tak jak w przypadku Gdyby ocean nosił Twoje imię, nie wracam do niego już tak często myślami, co nie zmienia faktu, że kiedyś chętnie sobie pewnie go jeszcze raz przeczytam, bo no był po prostu naprawdę dobry. I to tyle na dziś. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!